Toyota Hilux, 80 tysięcy kilometrów. Można by było lepiej. Bez tłumów, bez głośnej muzyki. W Warszawie nawet takich nie ma. Nasi rumuńscy sąsiedzi wyprowadzili się i miejsce zaraz się zapełniło. I słuchajcie, okazuje się, że nasi nowi sąsiedzi są z Polski. Są z Polski, są bardzo sympatyczni, mają fajny samochód, tak więc idziemy pooglądać i pogadać. Kim jesteście? Dzień dobry. Jesteśmy Michał i Monika. Aha, Monika i Michał. A skąd jesteście w Polsce? Mieszkamy w Warszawie. Aha. Tak się złożyło. Pierwszy raz w Rumunii? Drugi. Byliśmy 3 lata temu. Tak, spontanicznie wyjechaliśmy. W Maramureszu tylko i wyłącznie. Mhm. Trochę po górach pojeździliśmy. No i region Maramuresz zwiedziliśmy. Bardzo ładna architektura drewniana, bardzo ładna. To może najpierw Michał o samochodzie, co? Samochód klasyczny Toyota Hilux z 2021 roku. Kupiliśmy go z zamiarem właśnie takiego przystosowania. Do podróżowania. Chociaż na razie jest to podróżowanie urlopowe, ale my zawsze podróżowaliśmy w taki sposób, zawsze kempingowo. A teraz doszło nam to, że możemy na dziko, bo już bez dzieci podróżujemy. O, czyli szczęśliwi ludzie, tak? No już pewien etap życia mamy za sobą, więc generalnie korzystamy z kolejnego etapu. No pewnie. A jaki jest wasz ulubiony kraj? Nie wiem, czy mamy ulubiony kraj. W każdym można znaleźć coś ciekawego. Lubimy zwiedzać i poznawać nowe kultury, ludzi, dowiadywać się nowych rzeczy o kraju. Zwiedzamy także muzea w krajach, żeby poznać kulturę i historię danego kraju. Teraz jesteśmy w Rumunii. Ten kraj, tak jak Polska, był mocno doświadczony przez system totalitarny. Myślę, że tu komunizm był jeszcze większy niż w Polsce. Tak jak byliśmy w bardzo ciekawym właśnie 3 lata temu w muzeum w starym więzieniu i no, robiło duże wrażenie to, w jaki sposób każda grupa zawodowa byli represjonowani Rumuni. Tak. No ja też czytałam na ten temat, ja tam za dużo nie opowiadam w swoich filmach, ale trochę tam wspomniałam właśnie w takim filmie, jak byliśmy w Bukareszcie. No to jest takie kontrowersyjne, bo idziemy na przykład, oglądamy te budynki, prawda, jakieś zabytki, a tam jest zawsze większe, takie głębsze dno i trudno się tak też jakby cieszyć i podziwiać, jak człowiek wie, jakim kosztem to było wszystko zrobione. Tak, właśnie my teraz też byliśmy i ten Pałac Ludowy, żeśmy czytali informacje o nim,
że 40 tysięcy mieszkańców z tego rejonu wysiedlili, żeby wybudować budynek, który jest pod względem zabudowy drugi na świecie po Pentagonie. Więc dla nas to też była na przykład taka duża ciekawostka, tak? O czym wcześniej nie wiedzieliśmy. Mm-hmm, dokładnie tak. Cały ten właśnie wokół, jakby te takie rumuńskie Champs-Élysées, nie? Mm-hmm. Te cała tak jakby promenada tam z tymi fontannami i mm-hmm. to wszystko zostało zbudowane, bo taki po prostu Czochewski miał widzimisię, nie? Taką ambicję. Wizję. Można by powiedzieć gest, ale to nie był gest, bo to nie było dla narodu, tylko dla niego. No, dokładnie, dokładnie tak. A dlaczego żeście wybrali ten typ samochodu i taką zabudowę? Wydawał mi się najbardziej praktyczny pod kątem właśnie takiego stylu podróżowania, bo mam namiot dachowy nie na dachu, tylko na pace. Nie wystaje mi za bardzo. To jeszcze na tym etapie naszego podróżowania jest ten plus, że gdy wracam do domu, to mogę zaparkować samochód w garażu. A ponieważ podróżujemy we dwójkę, więc z tyłu na kanapach mamy porozkładane nasze rzeczy. Czasami jeździ z nami lodówka z tyłu, a najczęściej już w samej podróży jeździ na pace. Na pace mamy też cały sprzęt taki kuchenny, wszystkie rzeczy, które są nam tak doraźnie potrzebne. Nie wiem, stolik, jakieś garczki, hamaki. No wszystko, co może się przydać podczas podróży, a same ubrania zawsze trzymamy tutaj w samochodzie, jest nam wygodniej w wtedy. Tak. Po prostu otwieramy, zamykamy i mamy dostęp. A jak długie podróże robicie? Tak do miesiąca czasu na razie. To jest w zasadzie krótko, ale na tyle urlop pozwala. No, do tej pory to tak maksymalnie jak jeździliśmy, to raczej tak na 3 tygodnie, tak? Natomiast no, trudno wygospodarować więcej urlopu. Poza tym no, dzieci były mniejsze, tak? A teraz już nie chcą z nami jeździć. Sami sobie organizują wyjazdy. Dorosły. Dorosły, tak. Mają swoje życie, więc my możemy też swoje mieć. Tak, realizować swoje własne fantazje, prawda? Bo inaczej się podróżuje z dziećmi, inaczej się podróżuje samemu, inaczej tak jak my z psami na przykład. No to jest taka specyfika, prawda? Wybieramy inne miejsca, inne atrakcje, tak? Tak więc na pewno zmieniło się teraz też trochę sposób, w jaki właśnie podróżujecie, prawda? No tak, no teraz możemy się... My lubimy na dziko się zatrzymywać. Jest to o tyle fajne, że cisza, spokój, co no, nie jesteśmy najmłodsi, chociaż starzy też nie jesteśmy, ale lubimy ciszę i spokój, w ciszy poczytać książkę albo zwyczajnie poleżeć, nie wiem, na plaży, poopalać się bez tłumów, bez głośnej muzyki gdzieś dookoła. Sprzedawców lodów, tak, sprzedawców lodów, nie wiem, kukurydzy prażonej albo gotowanej, więc nie, no to jest naprawdę to, czego my w podróży oczekujemy. Zawsze możemy raz na jakiś czas pojechać, nie wiem, do hotelu albo na kemping, który ma wygody typu ciepła woda z prysznica. Tak nie, sobie dajemy radę świetnie, bez problemu. No ale właśnie tak, jak znaczy, może nie tyle planując podróż, co generalnie myśląc, co chcemy zwiedzić, tak? I na przykład tak jak byliśmy w Bukareszcie, to tam wzięliśmy nocleg w hotelu, zatrzymaliśmy się, bo chcieliśmy zobaczyć i nocą Bukareszt, i zwiedzić w ciągu dnia, więc w tym momencie najlepszym rozwiązaniem było po prostu już być tam na miejscu, a nie gdzieś jeździć, czegokolwiek szukać. Więc jakby nic nas nie ogranicza, tak? Bierzemy, patrzymy, jest dostępny hotel, bierzemy. Tak, jesteśmy blisko centrum, więc możemy wyjść z hotelu, pozwiedzać. No ale miasto to zgiełk, więc 2 dni wystarczy. W zasadzie to 1 dzień, bo to 24 godziny. Wieczór, noc i na drugi dzień w ciągu do południa jakieś tam zwiedzanie, a później już za miasto jak najszybciej w ciszy i spokój. Tak. Przeraziły nas tam korki. Tak. W Warszawie nawet takich nie ma. I to tak jak tam ludzie jeżdżą, to po prostu
No, w końcu to Rumunia. Nie, ja nawet w Maroku nie miałam aż takich, że tak powiem, przerażonych takich wrażeń, ojejku, no. W Rzymie było słabo, ale to, co się działo tutaj. Samochód. Tak jak powiedziałem, Toyota Hilux, no niestety nowoczesny, co pewnie będzie sprawiało jakieś problemy, ale mam nadzieję, że nie. Do tej pory 2,5 roku użytkowania, 80 tysięcy kilometrów, bez problemów. Modyfikacje, które zrobiłem w samochodzie, to dwucalowe lift, tak, czyli podnieśliśmy samochód o 2 cale, założyliśmy większe opony, większe koła i założyliśmy wyciągarkę. To takie podstawowe rzeczy, które się przydają w jeżdżeniu na dziko. Zamontowaliśmy nasz domek, czyli namiot dachowy. A reszta to są już rzeczy podróżnicze, takie jak właśnie, nie wiem, kuchnia jakaś tam gazowa, garczki, lodówka, aha, jeszcze zasilanie elektryczne, czyli mamy akumulator dodatkowy na pace, panele słoneczne. Generalnie prądu nam starcza, lodówka jest cały czas zasilana. Ten prąd, który my potrzebujemy, czyli oświetlenie, ewentualnie naładować jakiś telefon lub aparat, baterię z aparatu, to jest wystarczające dla nas, na nasze potrzeby. Wystarcza tej energii bez problemu. Naprawdę, jeździmy dużo, długo, czasami bez prądu jesteśmy tydzień i dajemy sobie radę z tej energii słonecznej. Super, idziemy oglądać. Czyli co, tutaj widzę piękne, pięknie to wszystko wygląda, faktycznie jest podniesiony. Ile jest podniesiony? 2 cale, czyli to jest 5 cm. Amortyzatory są ARB. Australijskie to jest chyba jedna z lepszych firm. Ja bardzo lubię kupować rzeczy, które są trwałe i dobre. Nie ciągle wymieniane. A namiot, jakie jest firmy? Namiot też jest ARB, to jest model Experience, bodaj tak to się nazywało. 140 cm szerokości, dla dwóch osób wystarczający, wygodnie się śpi, bardzo wygodny materac. Fajnie, naprawdę pomyślany, choć uważam, że chyba robili go gdzieś tam w krajach trzeciego świata, bo można by było lepiej. Tutaj jest zbudowany LED od góry i tam naprawdę... Uwaga, nie widać, muszę wejść. Bardzo. Uwaga, wchodzę. Ojejku. Ojejka, inna jest ta drabinka. To muszę się przyzwyczaić. Aha, czyli tutaj jest kabelek. Kabelkiem podłączają, tak. I mają tutaj taki, uwaga, o, taką listwę. My taką listwę mamy nad kuchnią. Tak więc fajne rozwiązanie. I to i sam. Nad kuchnią też mam. Nad kuchnią też macie. I to tak. Sam wymyśliłeś? Nie, to akurat było już na wyposażeniu. Aha. Namiotu. Natomiast no, to też mnie przekonało, żeby ten model właśnie kupić, bo tutaj jest, są też dwie listwy pod spodem, pod tą częścią rozkładaną. Aha. Więc w tym miejscu też mi świeci LED, więc jak się rozkładamy wieczorem gdzieś tutaj z przodu, mamy jakiś stolik do jedzenia, no to też nam oświetla fajnie to jakby obejście nasze domowe. Tak? Wow! Jestem w środku w namiociku, no tak więc oczywiście namiot jest mniejszy od naszego, no ale to nie ma problemu, każdy wybiera taki, jaki potrzebuje. No, ale widok mamy przedni, prawda? Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.
Lodóweczka. Lodóweczka. Co to za lodówka jest? Pamiętam, jakiej to jest firmy. Gdzieś przez Niemcy zakupiona. Podejrzewam, że jak wszystko w dzisiejszym świecie zrobione w Chinach, to jest fajna. 2 lata użytkujemy. To jest lodówka, więc mrozi do 20 stopni. Lody w niej przetrzymujemy w takiej temperaturze 28-30 bez problemu i są cały czas lodami, a nie mlekiem. A w temperaturze plus 30. Tak, w temperaturze plus 30. Naprawdę się sprawdza. Pojemność 40 litrów dla 2 osób wystarczająca. A i kucheneczkę macie taką po prostu na te kartridże. Nie? Na dupę zgadzam. Znaczy, ona jest tak na kartridże, ale jest też podejście z butli z gazem. Jest tutaj litrowa butla z gazem wsadzona. Na nasze podróże miesięczne spokojnie starcza. Jak dojeżdżamy do domu, to sobie dajemy do naładowania i bezproblemowo użytkujemy następnym razem. Przy takiej pogodzie jak dzisiaj z każdej strony się zasłaniamy, żeby nam się cokolwiek gotowało. Ale opanowaliśmy do perfekcji. Dokładnie, teraz zamilkłam, bo tutaj, uwaga, mamy głaskanie psa i niedźwiedź coś tam mruczy. Tak. Proszę bardzo, ona też chce być na filmie. A chciałam się zapytać jeszcze, czy mieliście jakieś przykre incydenty? Nie. Nie przypominam sobie. Poznajemy zasadę, że... Nie ma co przyciągać pecha. Nie ma co przyciągać pecha. No. Raczej myślimy pozytywnie, nie mieliśmy nigdy problemu. Bo wiele osób boi się spania na dziko, nie? Nam często bardzo zadają pytania właśnie, czy się nie boimy, albo piszą, że jesteśmy tacy odważni. Trzeba być odważnym? Kiedyś oglądaliśmy taki film o studentach z Niemiec, którzy pojechali w podróż dookoła świata. I pojechali drogą lądową tylko, znaczy bez samolotów, tak? Czyli morska i lądowa. I bardzo fajny taki jakby tekst, który mi utkwił w pamięci z tego filmu, jak ktoś im mówił, jejku, ale wy mieliście szczęście, że wam się nic nie stało. On, nie, po prostu nie mieliśmy pecha. I to jest naprawdę takie, dlaczego od razu zakładać, że musi się coś stać, tak? Racja, świetna puenta. Tak, wyznajemy taką zasadę, że jeśli myślimy, że coś nam się stanie, to jest większe prawdopodobieństwo tego, że może nam się stać, a myślimy pozytywnie, że wystarczy nam tych negatywnych myśli, które zewsząd otaczają, to nie myśli, tak? To informacje negatywne, one się najlepiej sprzedają. Przepraszam, bo tutaj mamy zazdrośnicę. Tak? Bo jak głaskamy jedną, jak głaszczemy, to druga jest zazdrosna. No. Ciebie ja pogłaszczę. No. Jest. I my. Nie, no, moje głaskanie się nie równa. Nie jest takie samo. Dobra. Przerwaliśmy tutaj. Czy pamiętamy, o czym żeśmy mówili? Tak. Tak, żeby nie przyciągać złego. Żeby nie przyciągać złego, żeby informacje, które w tej chwili otaczają nas w takim codziennym życiu i w świecie, to z reguły są negatywne, więc my... Wystarczy tych negatywnych. Tak, nam wystarczy tego i uważamy, że myślenie pozytywne, to pozytywne rzeczy się dzieją w życiu. Na razie nam się to sprawdza cały czas. Mamy koleżankę, która pojechała sama, motocyklistka do Pakistanu.
wszyscy się dziwili, ojejku, do Pakistanu, przecież to taki kraj, gdzie kobieta... Zabiją cię, w ogóle, co ci tam zrobią, tak? Pojechała, wróciła uśmiechnięta, powiedziała, że nigdy się tak dobrze nie czuła sama podróżując, tak? Więc... Jak właśnie w tym kraju. Że zawsze pytają, jak się tylko zatrzymała, to czy nie potrzebujesz wody, czy masz paliwo i czy nie jesteś głodna. Mówię, te trzy pytania, czy ewentualnie nam coś, czy ci pomóc, tak? Mhm. Więc jakby wykreowane w mediach takie informacje, że nie wiem, właśnie taki kraj, to tam na pewno zabijają, a już kobieta się tam pojawi, to jest katastrofa. Jak widać, nie sprawdziły się. Są zasady, trzeba ich przestrzegać. Wiadomo, no, też jesteśmy tego zdania, że jeśli wjeżdżamy do kraju muzułmańskiego, no to nie paradujemy, nie wiem, w kąpielówkach, w bikini, bo trzeba też uszanować kulturę. No. Nie zmieniajmy świata na naszą modłę, tak? To nie ma tak wyglądać jak w Europie. Każdy jest indywidualny, każdy jest inny i trzeba to uszanować. Nie możemy pakować się z buciorami do czyjegoś życia i oczekiwać, że będą robili tak, jak my sobie tego, nie wiem, oczekujemy, bo my przyjechaliśmy na wakacje, to oni teraz powinni nas tutaj, nie wiem, celebrować, tak? No, powiem, że ja też bałam się jechać do Iranu. Bo po prostu tak sobie myślałam, no nie wiem skąd, po prostu mamy takie stereotypy w głowie, że to jest niebezpieczny kraj, że tam tak źle traktują kobiety i po prostu tak, kobiety mają mniej praw jakby pod względem przepisów, ale na przykład ja nie zauważyłam, żeby były źle traktowane, wiecie, przez mężczyzn, naprawdę są szanowane, tak więc no, często właśnie żyjemy w jakichś takich klatkach, w jakichś takich stereotypach. A niekoniecznie tak jest. Jak ktoś nie widział tej naszej serii z Iranu, to ja polecam. Naprawdę, super. Żeby poznać świat, żeby zobaczyć coś ciekawego, żeby pojechać, zobaczyć jak żyją ludzie, jak różni są ludzie na świecie, jak ciekawe jest życie. Słuchajcie, są ludzie biedni, którym się, nam się wmawia, że Afryka to jest strasznie biedny kraj, no bo kontynent, bo są kraje, gdzie za 3 dolary to cała rodzina żyje miesięcznie. Ja się pytam, czy to my jesteśmy szczęśliwsi goniąc za 30 dolarami, czy oni za te 3 dolary żyją szczęśliwiej. Kto jest szczęśliwszy? Czy my, codziennie chodząc do pracy, pracując naprawdę ciężko i przynosząc pieniądze i patrząc, o ja mam nie dzisiaj, czasu, nie mogę sobie kupić coś tam nowego. I tamci ludzie, którzy, oni nie mają lepiej, zdecydowanie nie, oni mają trudne życie. Ale czy smutniejsze, czy szczęśliwsze? Jak na początku, jak się spotykaliśmy z Moniką, to na pierwszych randkach mieliśmy takie historie, gdzie chodziliśmy, dużo spacerowaliśmy zawsze. Często to były takie czasy, że żebranie było na porządku dziennym. Często podchodzili do nas ludzie, prosząc o pieniądze. Ja nigdy nie dawałem pieniędzy. Ale zapraszałem ich na ciepły posiłek. I do baru szliśmy, ja płaciłem za posiłek, czasami zostawiałem więcej pieniędzy. Jeśli sprzedawca wydawał się uczciwy i wiedziałem, że to jest lepsze w taki sposób pomóc komuś, niż dać mu pieniądze. Dziś w dorosłym swoim życiu i w takim już starszym, nazwijmy to, jestem wolontariuszem, pomagam. Przez całą pandemię jeździłem jako wolontariusz z Miejskiego Ośrodka Pomocy z osobami starszymi, niedołężnymi po szpitalach. Oddaję krew, bo uważam, że pomaganie jest ważne, ale
nie fundacje, które zbierają, mamy dużo, całą masę fundacji, które są rozdmuchane medialnie, WWF-y, nie wiem, UNICEF-y, zbierają pieniądze, tylko większość tych pieniędzy, które oni zbierają od zwykłych, takich prostych ludzi jak my, marnują, bo to jest marnowanie, na reklamę, na pokazanie, że oni są świetni, wspaniali. A to chyba nie na tym rzecz polega. Mm-hmm. I tu się zgadzam. Ja też o tym mówiłam w jednym z filmów właśnie z Rumunii, gdzie spotkaliśmy takiego weterynarza oszustę, który prowadził właśnie taką pseudo fundację, która pomaga psom. I ja potem znalazłam psy, znaleźliśmy psy i zignorował zupełnie po prostu tą sprawę. I często te pieniądze właśnie idą na ładne biura, na właśnie foldery, różne takie właśnie promo, no promo, po prostu promowanie. A i tylko jakaś mała część tych pieniędzy idzie tak naprawdę do tych potrzebujących, prawda? Więc pomagać tak, ale właśnie z głową, konkretnie, jak my widzimy, tak jak ty mówisz, ty pojedziesz do osób starszych, na przykład kogoś zawieziesz, przywieziesz, z kimś porozmawiać, bo to nie zawsze musi być pomoc fizyczna czy finansowa, tylko czasem wystarczy czas, że poświęcimy swój czas i tego. I to jest piękne, ale tu nie będziemy się rozgadywać, ale bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliście i że zostaliśmy tutaj jedną noc dłużej i mogliśmy Was poznać, tak więc dziękuję pięknie. Dziękuję. No właśnie. Ale fajni ludzie, prawda? Super. Tak więc mam nadzieję, że jak przyszliście tutaj tylko pooglądać samochód, to zostaniecie na dłużej, bo my spotykamy dużo takich fajnych osób po drodze i chętnie właśnie nagrywam, jak tylko ktoś się zgadza, bo fajnie tak wymienić się swoimi poglądami. Idź. Chodź tu, Bela. Nie przeszkadzaj teraz. Tutaj żegnamy się na potrzeby filmu, ale my się nie żegnamy. My spędzimy ze sobą miły i długi wieczór, ale póki co to do widzenia i... A można Was dziś obserwować w ogóle? Nie. Nie, dobra. No, no to super, jeszcze lepiej, tym bardziej szczęśliwi ludzie, którzy swoje szczęście zatrzymują dla siebie. Popularność. Dla niektórych popularność jest sama w sobie celem, że... Nie no.